Słuchajcie, w życiu każdego człowieka obowiązuje pewna zasada. Albo jesteś zdechłą rybą i płyniesz z prądem. Jak cię ktoś zje, to jeszcze dobrze. A jak nie, to zgnijesz po prostu, rozpadniesz się i staniesz się nawozem. Ale żywa ryba zawsze płynie pod prąd. I co ciekawe, nie wszyscy to jakoś wiedzą, że zdrowa, żywa ryba płynie pod prąd po to, żeby na końcu co? Zostawić potomstwo. Zostawić potomstwo. Słuchajcie, duchowe życie to jest takie dziwne życie, bo wszystko jest na odwrót. Świat mówi, musisz wszystko robić z siłą, a Jezus mówi, bądź pokorny. Świat mówi, bądź głośny, Jezus mówi, bądź cichy. No, nie będę tego wszystkiego wymieniał. Świat mówi jedno, Jezus mówi drugie. Słuchajcie, żebyśmy się dobrze rozumieli. Chrześcijanie to nie są, przepraszam za to, co powiem, takie pierdoły, których można zawsze wykolegować, zawsze oszukać i oni zawsze powiedzą, dobrze, deszcz pada. Nie, to nie są chrześcijanie. Chrześcijanie to jest prawdziwy wojownik, dobrze uzbrojony. Jak ktoś się chce do niego przystawić, to się zastanawia, czy warto, bo może się okazać, że on mi zrobi krzywdę. Tak, dokładnie. Na tym polega duchowa walka. Dokładnie. Jak sami widzicie, przed nami jest cała masa ważnych decyzji. My też dzisiaj będziemy rozmawiali na temat decyzji po nabożeństwie. W Jarosławiu też podjęli szaloną decyzję. Jak na razie muszę przyznać, że Bóg im błogosławi w tej decyzji. W Jeleniej Górze w zeszłym roku podjęli szaloną decyzję. Jak się okazuje, Bóg to pobłogosławił. Z tej grupki, która miała 10 osób, dzisiaj jest 30 osób. Myśmy kiedyś tutaj, 35 lat temu, podjęli szaloną decyzję. Ja pamiętam, jak żeśmy tutaj weszli. Z tych pomieszczeń, które dzisiaj mamy do dyspozycji, wtedy otrzymaliśmy 1/5 może. Jakoś tak. I kiedy stanąłem tam, gdzie jest jakby środek kaplicy, pomyślałem sobie, Panie Boże, przecież my tego nie utrzymamy. Przecież to jest niemożliwe. Ja nie wiem, jak to się stało. Były pieniądze i na remont. Jaki był, taki był, no ale takie były czasy, że też nic nie było na ten remont. Więc Rafał, kiedy tutaj przyszedł po raz pierwszy, to był zszokowany, że tak powiem, materiałami użytymi do remontu. Jako esteta przeżył szok. No ale takie były czasy. Widzicie, minęło 35 lat i jak wygląda, to wygląda tutaj, ale jest estetycznie, skromnie. Przetrwaliśmy te czasy, a były różne te czasy. Rozwijamy się. Tak, żeśmy się rozepchnęli, że nawet za granicę żeśmy się wypchnęli. Słuchajcie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Możesz całe życie myśleć, ja się nie nadaję. To przyjdź dzisiaj do mnie i powiedz, zapytaj mnie, czy się nadajesz. Ja ci powiem prawdę. Nie nadajesz się. Już nie musisz więcej myśleć. Ale jak myślisz, czemu Bóg cię zbawił? No bo się nie nadawałeś, bo on przyszedł do chorych, do słabych, do grzesznych, a więc byłeś w tym gronie. Zbawił cię i co? I chce cię pozostawić takim biednym, głupim, chorym? No nie. Chce z ciebie zrobić człowieka pełnego wiary, pełnego chwały, pełnego zwycięstwa. Jak raz zakosztujesz zwycięstwa, to już nie będziesz chciał jeść żadnej klęski. Ale żeby zakosztować zwycięstwa, to naprawdę na początek trzeba oberwać, żeby się w głowie komuś nie poprzewracało. Także spokojnie, przed nami wspaniałe rzeczy są. I w Bielsku, i w Ustroniu, i
i w Żorach, i w Goleszowie, i w Jastrzębiu. A, już nie będę całą listę wymieniał, bo długo by trwało. I w Irlandii też. Tak, w Irlandii też. Dla tych sióstr, na tych naszych, które narzekają, że ich mężowie nie są nawróceni. Słuchajcie, tam jedna kobieta czekała na swojego męża lata. Jak się chłop nawrócił, to się prawie, że ta kobieta obraziła na niego. Że jak to? Ona jest tak długo wierząca, on rok wierzy. Jak on może być dalej jak ona? A jest. Bóg potrafi zaskakiwać. I nas również potrafi zaskakiwać. I zaskoczy nas jeszcze nie raz. Pamiętajcie o tym. My nie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby przychodzić, siedzieć na stołka i iść do domu. My jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby Bóg nas używał wielkiej, wielkiej mocy. Będziemy oglądali cuda. Będziemy oglądali, jak to miasto jest miastem Jezusa. Jak Ustroń wraca do normalności, czyli Ewangelia zaczyna tam znowu funkcjonować. I cały Śląsk Cieszyński. Oni to znają, ale z opowieści. Więc przypomną sobie znowu.